wiedzieliśmy, że możemy to zrobić przez długi czas. Co prawda się nie udawało i dużo, dużo gadaliśmy, a nie udało się tego przekuwać w czyny, w konkrety. Wczoraj to zrobiliśmy. Wczoraj myślę, że naprawdę bardzo solidna gra całej drużyny. Kto się nie pojawiał na boisku, to pomagał. Dużo serca, dużo emocji tam zostawiliśmy, co popłaciło, dało nas wygraną. Tak jak wczoraj był, że tak powiem, trochę taki hura optymizm, bo radość, bo udało się wrócić, udało się wygrać na bardzo ciężkim terenie. Tak dzisiaj już trzeba patrzeć do przodu, bo ta wygrana nic nam nie da, nic nam nie daje. Jeżeli nie powtórzymy tego w sobotę, nie powtórzymy tego dalej, nie pójdziemy za ciosem. Także dzisiaj już na spokojnie, dzisiaj trzeba się dalej koncentrować na tym, co przed nami, bo jedno zwycięstwo to nie jest coś, o czym tutaj marzymy w tej serii. Ja nie sądzę, że my nie wierzyliśmy, że możemy to zrobić, aczkolwiek ciężko nam się było przełamać. Ciężko jest, jak się cały czas dostaje, jest się naprawdę bardzo blisko, brakuje niewiele, ale cały czas gdzieś jednak ten kroczek z tyłu. Wczoraj wreszcie udało się nie w jakiś taki sposób przez słabą grę Zaksy wygrać ten mecz, tylko po naszej dobrej grze, po naszej takiej wytrwałości w tych końcówkach, że te końcówki rozstrzygaliśmy na swoją korzyść. Myślę, że to jest taki dobry bodziec dla nas wszystkich, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to już dzisiaj nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj znowu trzeba myśleć o tym, co nas czeka w kolejnym meczu. No, znamy się bardzo dobrze, nikt tutaj raczej nikogo niczym nie zaskoczy. I no, na koniec wiadomo, głowa bardzo ważna, serce i tak dalej, bo finał to wiadomo, że trochę więcej nerwów i ten ciężar gatunkowy inny niż wcześniej, ale trzeba wiadomo pamiętać o tych gdzieś tam podstawach grania w siatkówkę technicznych, bo bez tego daleko się nie zajdzie. Dziś oglądając telewizję natknąłem się na powtórkę spotkania Ligi Narodów w piłce nożnej pomiędzy Polską a bodajże Holandią i zobaczyłem ten pusty stadion śląski w Chorzowie i mówię, kurde, jak to jest niesamowite, że mogliśmy wrócić do tej takiej prawdziwej sportowej rzeczywistości, czyli przeżywać te emocje razem z kibicami, bo nie ma co ukrywać, że to jest całkowicie co innego, całkowicie inny ciężar gatunkowy tego wszystkiego. Ja się cieszę, że kibice dopisują, że kibice razem z nami to przeżywają, że kibice chcą tu być, chcą się razem z nami cieszyć, chcą z nami przeżywać też te gorsze chwile. Cieszę się, że znowu wracamy do Jastrzębia, do swojej hali, bo na pewno tutaj kibice są tym siódmym zawodnikiem i pomogą nam razem wygrać to czwarte spotkanie i zanieść nas do meczu piątego w Kędzierzynie. No ja myślę, że tutaj nasz klub po kryzysie, który mieliśmy w latach 2015-16, jeden gorszy sezon, zaczęliśmy wracać, pukać znowu do tej czołówki w lidze. No i teraz ten klub jest budowany po to, żeby cały czas sięgać po te najwyższe cele, że tutaj wejście do półfinału nikogo nie satysfakcjonuje, że tutaj wszyscy mierzą jak najwyżej, więc no myślę, że rozczarowaniem by było nie wejście do finału, a nie, że sam finał jest już jakimś wielkim osiągnięciem, także na razie nie mamy się tutaj czym podniecać, bo tak naprawdę jeszcze nie wygraliśmy nic, co by nas naprawdę satysfakcjonowało. Myślimy tylko o złocie, to jest nasz cel i mam nadzieję, że do tego celu wspólnymi siłami dojdziemy, bo tak jak mówię, byliśmy w ciężkim momencie, teraz jesteśmy w trochę lepszym, ale nadal nie na tyle dobrym, żeby tutaj jakoś się zrelaksować, czy być jakimś pewnym czegoś, że już się udało coś zrobić. Nie, teraz znowu koncentracja, znowu pokora, znowu ciężka praca, żeby odnieść kolejne zwycięstwo u siebie. Cześć! Jak wszyscy wiemy, ostatni mecz z Zaksą przegrany, aczkolwiek atmosfera na trybunach była fantastyczna. Aczkolwiek myślę, że razem możemy zrobić coś więcej i my na boisku, i wy na trybunach. Także zapraszam was serdecznie w sobotę na halę w Jastrzębiu i zróbmy razem coś wielkiego. Wygrajmy ten mecz wspólnymi siłami.